Cześć, tu Paweł, to wszystko wina elfów. Skoro zacząłem już temat kultu boskości utraconej, pokazałem Wam unboxing czy unfoiling podręcznika. Zrobiłem krótką, bardzo recenzję bez spoilerów samego podręcznika. Jest może czas powiedzieć coś o samej mechanice. O PBTA, czyli Powered by the Apocalypse, silnika mechanicznego, którego kult i inne gry używają. Przyznam szczerze, że tak jak gdzieś już wspomniałem, to mechanika, która wydaje mi się na tą chwilę, że jest właśnie tą mechaniką, której szukałem, która pozwala na swobodę interpretacji różnych światów i daje elastyczność do prowadzenia różnych systemów. Pogadajmy więc o PBTA. Po co i dlaczego? Napędzanie apokalipsą zaczęło się od gry Apocalypse World, wydanej przez D. Vincent Bakera i Megui Bakera. Dlaczego? Panowie postanowili odejść od skomplikowanych zasad, zasad pancerzy, obrażeń, walki wręcz, tabel, więcej tabel, jeszcze więcej tabel, które stricte definiują świat, zamykają je, światy w konkretnej kapsule konkretnych zasadach poszukiwali swobody narracyjnej. I z jednej strony bardzo to rozumiem, gdyż RPG to przede wszystkim właśnie ta swoboda tworzenia, swoboda działania, po to chcemy grać w RPG, prawdopodobnie by czuć, odgrywać, by wyjść poza planszę, by próbować swoich rzeczy, próbować robić coś po swojemu. I jakby dla mnie to też jest ważne w RPG, ale z drugiej strony bardzo lubię grać zgodnie z zasadami. Bardzo lubię kiedy mam określone zasady, kiedy wiem jak mogę się poruszać, kiedy mam kontrolę. Dlatego w pierwszym rzucie PBTA wydało mi się wręcz nieintuicyjne, chociaż to ciekawe, bo sam system raczej właśnie jest bardziej intuicyjny. Pozwala na swobodę i na robienie tego co sobie chcemy, interpretacje. Naszych umiejętności statystyk, tak jak uważamy, że możemy to robić. No więc słuchajcie, czy tak faktycznie jest? Zobaczmy, jak jest dalej. Na pewno PBTA należy do tego nurtu, gdzie ograniczamy zasady, gdzie mamy tylko jakieś podstawy, ramy, ramy świata i dajemy swobodę do tworzenia gier. Takich jak chcemy. No ale słuchajcie, ta koncepcja nie znaczy, że od razu same zasady PBTA czy Apocalypse World, świata Apokalipsy, zerżniemy jeden do jednego. Bierzemy to, co jest w podręczniku do Apocalypse World i siup, robimy swój system. Nie. Tutaj wszelkie gry, które. Są gdzieś na podstawie PBTA, oczywiście zapożyczają pewne koncepcje i używają podobnych mechanizmów, ale czasem, nawet dość często nadbudowują kolejne warstwy. Swojej własnej, rozbudowanej mechaniki. Tak jest na przykład z koncepcją Ostrzy w Mroku, gdzie skupiamy się na szajce, na jej działaniu, współgraniu członków, na skokach i na mechanice, tak naprawdę, włamania, na przykład skoku jakiegoś konkretnego przestępstwa, gdzie każda potencjalna porażka przybliża nas do odkrycia. Mamy tutaj zegary, progresu, które pozwalają nam pokazać, jak dobrze albo źle. Coś nam idzie. Ta koncepcja jest w ogóle zupełnie obca na przykład w kulcie, gdzie żadnych takich zegarów nie ma. Jeżeli mamy porażkę, natychmiastowo coś się dzieje, wspólnie interpretujemy wynik ewentualnie niż gry wykonuje jakiś swój ruch. O tym za chwilę. Więc jak widzicie, te mechaniki mogą być dość różne, bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane, bazują jednak na pewnym korze, na pewnej podstawie, gdzie przede wszystkim leży ta podstawa w pojęciu tego, że fikcja jest najważniejsza, że dobra zabawa, interpretacja, imersja, wczucie w postać liczy się najbardziej, więc graj jak chcesz, czyli po prostu jak chcesz, żeby twój bohater coś zrobił, to opisz dokładnie jak to robi i może czasem nawet MG nie będzie potrzebowała twojego rzutu. No ale dobra, podstawy podstaw. To co na ogół jest takie same w każdym PBTA, to przede wszystkim ruchy i system porażek, sukcesów w rzutach. Tutaj mamy przykład ruchów gracza z kultu boskości utraconej. Ewentualne zastosowanie archetypów to druga rzecz, czyli mamy tutaj właśnie tzw. playbooks, szablony, które zastępują nam standardowe pojęcie koncepcji profesji postaci. Więc dzięki właśnie takim archetypom, tym, tym szablonom, wybieramy jakieś ramy postaci, które są dość uproszczone, i za chwilę o tym Wam powiem. I to właśnie za pomocą tych postaci odgrywamy jakby realia, które chcemy. Ok, no to już wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Zacznijmy już od, trochę bardziej wgryzać się w detale. Jakie kości używamy? Tutaj bywa różnie. Natomiast ważną rzeczą jest to, że w PBTA rzucają tylko gracze. Mistrz gry nie rzuca wcale. Sukcesy i porażki definiują te wydarzenia bardzo często definiuje się wspólnie. Każdy ruch, o ruchach za chwilę jeszcze powiem, ma jakąś interpretację. Może być tak, że pozwala na przykład graczowi zadać jakieś pytania konkretne do mistrza gry. Mistrz gry musi na nie odpowiedzieć i to, jak dobrze wyszedł nam sukces, określa, ile tych pytań na przykład możemy zadać albo jak może się na nie odpowiedzieć, gry, Ewentualnie koncepcja, koncepcja zupełnej porażki sprawia, że MG może wykonać jakiś swój ruch, ale zów nie rzuca, po prostu wybiera jeden z ruchów ze swojej listy. O ruchach jeszcze za chwilę. Korowo, podstawowo PBTA używa dwóch kostek sześciościennych, gdzie wynik do 6 włącznie to porażka, 7 do 9 to mniejszy sukces, czyli trochę takie tak, ale, a 10 i więcej to pełny sukces. W niektórych mechanikach może być jeszcze tak, że wynik 12 lub więcej zmodyfikowany jakimiś naszymi atrybutami. To jeszcze pełny albo najlepszy sukces, który może dodać jakieś dodatkowe efekty. W kulcie zaś używamy dwóch kostek 10 i wynik do 9 włącznie to porażka, 10-14 to właśnie ten mniejszy sukces, a 15 i więcej. To pełny sukces. Zobaczcie, że tutaj, akurat, tego pełnego sukcesu mamy trochę jakby więcej. Tak jak wspomniałem, atrybuty naszej postaci lub różne czynniki mogą modyfikować te rzuty. Po prawej stronie znalazłem taką tabelkę procentowych możliwości wykonania pewnego wyniku. Chodzi konkretnie tutaj o sukces, porażkę i ten sukces mieszany przy modyfikatorach. Więc, jeżeli zaraz o tym powiemy, jeszcze jak wyglądają atrybuty, na przykład w kulcie, jeżeli w takim razie mamy na przykład plus 3 do naszego atrybutu, to zobaczcie, że tak naprawdę mamy 8% prawdopodobieństwa porażki, 33% to jest ten pośredni sukces, a 58% to jest ten sukces właściwy. Więc postać, która zainwestowała jakby bardzo dużo w jeden konkretny atrybut i wykonuje jakiś ruch związany z tym atrybutem, tak naprawdę będzie miała naprawdę duże szanse, żeby odnieść sukces. Natomiast Znowu tutaj postacie, które na przykład mają 0 albo minusową wartość atrybutu, będą miały raczej dużą szansę na to, żeby ponieść porażkę. Okej, okay, jak jeszcze z tymi kościami? Jeśli chodzi o interpretację wyników, tak jak wspomniałem, to misz gry musi być bardziej elastyczny, bo to on interpretuje wyniki, raczej nie, nie ma tutaj planu. Czasami może być tak, że przeciwnik, którego rzuci naszym graczom, po prostu dostanie, mówiąc kolokwialnie, w ciry i nawet nic nie zrobimy jako MG. Może być i tak. E, tutaj też gracze powinni dodawać interpretację swoich wyników e, i po prostu mówić, co się dzieje. I być też uczciwi, jeżeli mają pośredni sukces. Sami mogą zdecydować, na przykład, w jakiej gorszej sytuacji. Się znajdą. No więc generalnie, zarówno misz gry, jak i gracze powinni być bardziej elastyczni niż w standardowych systemach, bo nie mają tabelki, nie mają informacji, co dokładnie znaczy sukces, co dokładnie znaczy porażka, albo ile na przykład konkretnie obrażeń zadadzą i co to konkretnie znaczy. Może być tak, że w tym przypadku pośredni sukces oznacza, że zarówno postać, jak i, e, jak i przeciwnik zadają sobie nawzajem obrażenia. Sam rzut. Tutaj też warto powiedzieć, że niekoniecznie jest jedną akcją. Możemy ustalić z graczami, że na przykład rzut determinuje całą walkę. Czyli właśnie wynik nie zawsze jest jedną akcją, bo na przykład w walce, a wręcz często w zależności jak dobrze lub niedobrze wyszedł nam rzut, wspólnie z graczami określamy przebieg całej walki, całej sceny. I dopiero przy całkowitej porażce gracza. W rzucie to MG może wykonać jakiś swój dedykowany ruch, swoją konkretną akcję. Pamiętajmy jednak, że to nie zwalnia MG ani graczy od konsekwencji czynów. Tak jak wspomniałem, wiele ruchów w walce, jak na przykład przystąpienie do walki, mówi, że jeśli masz połowiczny sukces, wtedy jest, jesteś ranny albo jesteś w złej pozycji, tracisz na przykład przewagę. Tutaj gracze powinni wykazać inwencję, dodając od siebie co mogło później tak. Więc też wymaga elastyczności właśnie od graczy, nie tylko od MG. No i chęci zabawy narracyjnej. Więc tutaj nie ma co, powiedzmy, naburmuszać się i mówić, że o nie, no przecież tutaj mi to tak wyszło, trochę może nie bardzo, ale to nie znaczy, że coś jest złego. Tylko po prostu uczciwie powiedzieć: ok, ja uważam, że w takiej sytuacji na przykład moja postać mogła się poślizgnąć", tak, albo Weszliśmy w clinch i to ja znalazłem się przy ścianie, mimo że zadałem obrażenia. Nie ma tutaj jasno określonej zasady: ja trafiam, przeciwnik nie trafia. Może być różnie. Gracze muszą chcieć się bawić fikcją, a nie stawiać na swoje zwycięstwo tylko i wyłącznie na nie. Bo standardowej mechanice gracz tylko dba o swoje sukcesy, swoje ruchy, a MG w walce jest niejako tym złym, tym przeciwnikiem. Tutaj tak nie jest. Tutaj decyzje MG i gracza się przenikają. MG może sugerować, a niekoniecznie arbitralnie narzucać, bo zresztą nie ma mechaniki klasycznego ataku przeciwnika, nie ma tego standardowego to jagodne. Co dalej? Postacie i archetypy. Jak są określone? Czyli te klasyczne playbooks, szablony postaci to takie trochę właśnie klasy postaci z różnych systemów. Określają one zdolności postaci, jakieś specyficzne ruchy, determinują statystyki, atrybuty oraz to jak rozdzielamy punkty właśnie na te statystyki. Archetypy posiadają też unikalne ruchy, takie jak klasowe atuty czy specjalne akcje, którą mogą wykonać. No i tutaj na przykład w kulcie mamy 10 statystyk, każda z nich startuje na poziomie 0 i przydzielamy do nich bonusy, ale także i minusy w następujący sposób. Na przykład do siły woli, odporności i refleksu przydzielamy plus 2, plus 1 lub 0, czyli wybieramy, która z nich jest lepsza, która jest gorsza i są to atrybuty pasywne. Natomiast do pozostałych przydzielamy modyfikatory plus 3, plus 2, 2 razy plus 1, plus 0, ale także minus 1 i minus 2 do siedmiu atrybutów aktywnych czyli charyzmy, opanowania intuicji, percepcji, rozumu, duszy i przemocy. W większości systemów PBTA to jednak mniej statystyki i tylko przyznanie bonusu bez minusów. W większości PBTA to nie są do końca tak właściwie statystyki. Nie? Rzadko będziemy je rozwijać, rzadko będziemy mówić, że o, tutaj mam siłę na 3. To po prostu statystyka mówi nam, jaki mamy bonus właśnie do wykonania rzutu i do naszych ruchów. Czy mało? uspokoję was. Te bonusy dodają się do rzutu kością, więc plus 3 przy rzucie 2K6 albo nawet przy 2K10 to całkiem sporo, szczególnie że jeśli średnia rzutu 2K6 to 7. To przy wymaksowanym atrybucie mamy już dziesiątkę, co pozwala nam zdać test na pełnym sukcesie. Ok, co jeszcze? Wspomniałem już o tych ruchach, czyli o tym właściwie o tej podstawie. Ruchy są właściwie tym, co uruchamia działanie tych zasad. Zdarzają się one w, żadnej, w jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład wejście w garść w kulcie, kiedy starasz się nie poddać stresowi, traumatycznym przeżyciom, wpływom psychicznym lub nadnaturalnym mocom, rzucasz właśnie. 2K10 i dodajesz do tego bonus z siły woli, albo odejmujesz. No i wynik determinuje ci, co się zdarzyło. Każda postać, każdy archetyp ma prawo wykonać akcję, czyli ruchy z listy podstawowych ruchów oraz może korzystać z ruchów specjalnych, unikalnych dla postaci danego archetypu. Gdy gracz deklaruje, że jego postać robi coś, co jest opisane jako ruch, wtedy i tylko wtedy rzuca kośćmi. Nie rzuca w żadnej innej sytuacji. MG nie rzuca wcale, tak jak już wspomniałem. Tylko wspólnie interpretuje wynik, ewentualnie wykonuje własny ruch. Mamy osobną listę ruchów dla MG, które może wybrać, kiedy graczom w ich rzucie na akcję nie pójdzie, tak, czyli kiedy wyjdą porażki. Dodać warto, że MG ma te ruchy twarde, kiedy faktycznie już coś się dzieje, gdzie się im jakaś konkretna krzywda, albo ruchy miękkie, gdzie daje znać, słuchaj, no nie powiodło ci się coś do końca, zaraz zdarzy się coś złego, ale możesz jeszcze spróbować z tego wybrać. Powiem tak. Nie ma tutaj dużo co dyskutować o tej mechanice. Dla jednych wyda ona się bardzo prosta i intuicyjna, dla drugich może zauproszczona i właśnie trudna przez to, że nie pokazuje konkretnych zasad i wymaga od Was interpretacji czy trochę intuicyjnego zagrania pewnych rzeczy albo odegrania wręcz, gdzie nie możesz powołać się na statystykę czy na rzut i wymaga też na pewno trochę interpretacji. Z jednej strony po 20 latach gry w RPG na początku wydawało mi się trudne i wydawało mi się, że to jest tylko dla zaawansowanych graczy, ale może tak naprawdę dla graczy, którzy zaczynają to będzie najprostsze. Trzeba spróbować. Jeżeli interesuje Was jeszcze bardziej PBTA i chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam na kanał To Wszystko Wina Elfów. Aktualnie prowadzę tam sesję Star Wars na silniku PBTA i nakładce Spec Ops do Star Wars Worlds. Za niedługo też Będą wpadały jakieś kulty. Tutaj, z racji tego, że kult jako taki jest systemem horroru, systemem psychologicznym, nie wiem, czy będziemy to nagrywać, ponieważ już pierwsze sesje, które poprowadziłem, miałem prośbę od graczy, żeby tego faktycznie nie nagrywać, żeby zatrzymać trochę ten intymny klimat i nie pokazywać tego dalej. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie zagrać w kult. Zapraszam na kanał To Wszystko Wina Elfów do naszego patronatu, na nasz Discord. Szukajcie też nas na różnych wydarzeniach, które dzieją się w Waszej okolicy. Kiedy to nagrywam, nie ma jeszcze lutego 2023, 17-19 luty 2023 w Warszawie jest Zjawa. 12 zjawas w kolei będę tam z kultem, a także widziałem już w propozycjach programowych, że trochę więcej kultu będzie. Zapraszam Was do świata napędzanego apokalipsą.